Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką gwiazdkową tesalację. Jako ciekawostkę dodam, że to jest pierwsza tesalacja, którą zrobiłem. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej tesalacji będziemy potrzebowali sześciokąta foremnego. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić sześciokąt foremny, w opisie macie link do filmu, w którym pokazuję, jak na trzy sposoby zrobić taki sześciokąt. Kiedy już będziemy mieli nasz sześciokąt, ustawiamy go w ten sposób i przykładamy tą krawędź do tej krawędzi, dzieląc nasz sześciokąt na pół. Następnie tą krawędź oraz tą krawędź przykładamy do środkowej linii zgięcia. Następnie tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. A następnie do tej linii zgięcia. Z drugiej strony robimy tak samo. Następnie przykładamy tą krawędź do tej linii zgięcia. Następnie tą samą krawędź do tej linii zgięcia. Następnie tą samą krawędź do tej linii zgięcia. I następnie do tej linii zgięcia. I z drugą stroną musimy zrobić tak samo. Kiedy już to zrobimy, nasz sześciokąt foremny jest podzielony na 16 takich pionowych paseczków. Ogólnie chodzi o to, żeby z każdej strony podzielić go na 16 właśnie takich paseczków. Czyli jak składaliśmy tank, to teraz przekręcamy sobie o tyle i znów składamy na pół, później jeszcze raz na pół i jeszcze raz, aż uzyskamy 16 paseczków. I kiedy to już zrobimy, to znowu przekręcamy i znów dzielimy na 16 paseczków, żeby uzyskać taką siatkę, w której będą trójkąty. Gdy nasza trójkątowa siatka jest już gotowa, pokażę Wam punkt, od którego będziemy zaczynali całe składanie tesalacji. A mianowicie, idąc od obojętnie którego rogu, odliczamy sobie. Jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt. W trzecim trójkącie, tutaj, idąc od tego punktu, zostawiamy sobie jeden trójkąt wolnego i oznaczamy ten tutaj punkt to przecięcie się wszystkich linii jako punkt, od którego będziemy zaczynali całe składanie tesalacji. Trzymając kartkę w ten sposób, musimy sobie wygiąć tutaj wzdłuż tych trzech linii w taki sposób.
Widzicie? Prosta sprawa. Nie zrobimy żadnego nowego zgięcia. Wyginam tylko wzdłuż tych, w których już jest zgięcie. I teraz musimy odgiąć sobie tutaj wzdłuż tej linii w taki sposób. Z każdej ze stron. Tak i tutaj też. O jedną kratkę. Czyli odginamy tak naprawdę na prawą stronę. Bo jak było tak, zaznaczyliśmy tak, no to odginamy tutaj na prawą stronę wzdłuż istniejących linii. No i teraz doszliśmy do tego momentu, gdzie mamy taki wystający dziwny trójkąt. Co należy z nim zrobić? Po prostu należy z wszystkich trzech stron złapać palcami i rozciągnąć ten trójkąt, żeby się nam spłaszczył. Widzicie? Nic trudnego. Zaraz dojdziecie do wprawy, bo będziemy robić tak kilkanaście razy. I teraz, idąc od naszego tego tutaj trójkąta, zostawiamy jeden trójkąt wolnego miejsca i tutaj w tym punkcie zaczniemy składać drugi taki trójkąt. Czyli tutaj sobie wyginamy palcem i jak widzicie, już nam się tak powoli samo to utworzyło. Takie zgięcie i tym razem odginamy to na lewą stronę, czyli w tą. Jak widzicie. I również trzymając z trzech stron naraz spłaszczamy nasz trójkącik. No i właśnie cała filozofia polega, żeby robić te takie trójkąty. Ale jak, to już tłumaczę. Idziemy cały czas w lewo i znowu tutaj zostawiamy jedną kratkę wolnego i składamy następny trójkącik. I go spłaszczamy. Robimy tak jeszcze raz, idąc tutaj w tą stronę, nie w tą, tylko w tą, żeby z tych tutaj trójkątów utworzył się taki sześciokąt. I gdy dochodzimy do tego punktu, tu mamy takie dziwne zgięcie. I musimy teraz, na samym końcu, zrobić dwa trójkąty naraz. To nie jest nic trudnego, po prostu należy tutaj sobie rozłożyć kartkę i wygiąć od razu tutaj, tak jakby miejsce na takie dwa trójkąty. Jak widzicie. No i to odginać na prawą stronę, ten na lewą. I jak widzicie, macie już dwa takie elementy do spłaszczenia. I właśnie utworzyliśmy jeden taki sześciokąt z trójkątów. Należy teraz tutaj, idąc tym trójkątem, utworzyć tutaj obok jeszcze jeden taki sześciokąt, a później tutaj jeszcze jeden taki sześciokąt z trójkątów. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to możecie obserwować, jak ja to robię. Idziemy tutaj, tak jak mówiłem, i robimy pierwsze zgięcie. Teraz idziemy w tą stronę. Teraz tutaj zakręcamy i idziemy w tą.
No i tutaj dalej, tą stronę. No i teraz na końcu tutaj trzeba obydwa naraz złożyć. I mamy już utworzone takie dwa sześciokąty. Teraz robimy tutaj trzeci. No i jedyny problem z nim to jest po prostu, że musimy zacząć od zrobienia dwóch trójkątów na początku. Naraz. Także odginamy sobie obydwa naraz. I do środka ginamy te elementy i już możemy sobie spłaszczać. No i tutaj, jak chcemy, możemy iść w tą stronę albo w tą stronę. Ważne, żeby tutaj dokończyć ten sześciokąt. Nasza tesalacja na obecną chwilę powinna wyglądać w następujący sposób. Jak widzicie, trzy sześciokąty. Teraz zajmiemy się tutaj tymi brzydkimi elementami. Żeby je zlikwidować, musimy sobie otworzyć kartkę. Jak było zgięte, tak rozginamy. I tutaj, jakbyśmy chcieli, idąc od tej strony, utworzyć kolejny sześciokąt z trójkąciku. Czyli zostawiamy jedną kratkę wolnego miejsca i tutaj robimy te nasze trójkąty. O, widzicie? Obydwa naraz. I teraz wzdłuż tej tutaj linii zaginamy w taki sposób, żeby były niewidoczne. I należy tak zrobić z tym oraz tym tutaj elementem. Czyli rozkładamy. Wyginamy sobie tak, jakbyśmy chcieli zrobić kolejny sześciokąt z trójkątów. I chowamy pod spodem nasze rozpłaszczone trójkąty. Kiedy to zrobimy, odwracamy naszą tesalację na drugą stronę. Patrzymy i zachwycamy się, jak to fajnie z tej strony wygląda. Ale w międzyczasie musimy jeszcze zrobić jedno zgięcie. A mianowicie na każdym tutaj rogu będziemy musieli zrobić takie same zgięcia. Czyli idąc od tego punktu, zgięcie powinno się zaczynać tu i kończyć tutaj. Czyli zgięcie powinno wyglądać. Dokładnie taki sposób. Robimy oczywiście z tej strony tak samo, żeby z drugiej strony wyglądało to tak. I oczywiście robimy tak to z każdym tutaj rogiem.
Kiedy już to zrobimy, pozostała nam jeszcze jedna rzecz, czyli zrobienie takich trójwymiarowych gwiazd. To jest według mnie najciekawsze. Żeby to zrobić, musimy tutaj w każdym tym sześciokącie zrobić odpowiednie zgięcia. Czyli mianowicie każde tutaj dwa trójkąty są z sobą połączone. I należy te dwa, które są z sobą połączone, odgiąć w ten sposób. Te dwa również są połączone. No i te dwa tak samo. I musimy tak samo zrobić tu i tu. Kiedy to zrobimy, musimy pod spód wsadzić palec tutaj i wypchać naszą gwiazdkę do góry. I jak widzicie, to nam już się akurat samo zgięcie zrobiło. A jeśli się nie zrobi, to po prostu musimy ten tutaj element leciutko wepchać, by nasza gwiazdka się trzymała. I jak widzicie, wypchanie takiej jednej gwiazdki nie jest wcale jakoś trudne. No i robimy tutaj również pozostałe dwie gwiazdki. Kiedy to zrobimy, nasza gwiazdkowa tesalacja jest już gotowa. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego poradnika.